Cześć wszystkim, witamy Was w pierwszym podcaście na takiej pogadance podcaście, w sumie można nazwać to podcastem. Na moim kanale dzisiaj gościnnie ze mną kocur gamingowy. Siemaneczko, kocur. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Także w sumie pomyślałem sobie, wiesz, że to jest taki dobry sposób na przekazanie informacji graczom w World of Warcraft, bo mogą sobie robić tam world questy. Mogą sobie biegać, jakieś dungeony robić, a w tle Tak, sobie zawsze można puszczą. sobie coś tam w tle puścić i sobie, wiesz, od razu pograć, tam nie ma. Tylko wiesz, napotkałem jeden problem na drodze Dawaj. od momentu wymyślenia pomysłu do nagrania tego, że w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że w 2018 roku najpierw trzeba w ogóle znaleźć graczy World of Warcraft, którzy robią A, world questy i to chcą jest słuchać racja, coś jak w wyszło, tle, nie? wiesz, na w ogóle ten subskrypcję tych z WoWa, to próbowali od razu to ukryć, bo taka porażka, nie? No właśnie. Na starcie chciałem wspomnieć, że dzisiejszy podcast jest sponsorowany przez płatki śniadaniowe Lucio. No tak, obowiązkowo. No, także dzisiaj. Jeszcze jego muzyczkę powinniśmy w tle puścić, DJ Lucio, i na pełnej, wiesz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o BlizzConie, który miał miejsce wczoraj. Jak to oglądacie, to może już nie być wczoraj. Było to 32 listopada. I co myślisz o BlizzConie? Jaki jest twój ogólnie taki. Jak się czułeś, jak to oglądałeś? O, może tak spytam. No, powiem ci szczerze, no nie wiem, to nie są tylko moje odczucia, ale tak mi się wydaje, że no, to był jeden z najgorszych BlizzConów, nie? Zaczynając już od samego, nie wiem, Virtual Ticket, który był bardzo drogi i bardzo mało otrzymywaliśmy w grze. Bo w sumie ja dla fantów, nie będę tego ukrywać, że większość właśnie tych Virtual Ticket kupowałem dla fantów, ale no nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, słabo się czułem, nie? Oni wydaje mi się, że się też tak do końca dobrze nie czuli, nie? Blizzard, no nie wiem, nie było fajerwerków, a ty jak się czujesz? Nie miałem wrażenia co do tych bajerów i samego tiketu. Ja ogólnie go nie kupiłem. Uznałem, że nie będę kupował, bo to nie jest warte świeczki. 40 euro wolę wydać sobie na coś innego na pewno niż pooglądanie bajerów, które i tak się dowiem zaraz z jakichś screenów i tak dalej. No widzisz, nie kupiłeś teraz. A teraz możesz sobie Warcrafta trójkę Na kupić. To. przykład, na przykład. O tym też, o tym Warcraftie porozmawiamy za chwilkę, Nie wiem, ja bo. tak zrobiłem i powiem ci, że wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, że nie kupiłem tego biletu Aha, nie i mogłem kupiłeś, nie sobie kupiłeś. właśnie. Nie kupiłem tego biletu i kupiłem sobie Warcrafta trójkę, nie? No to dobrze moim zdaniem zrobiłeś, o tym chciałem zaraz jeszcze napomnieć. Co do tego samego Warcrafta, jeżeli chodzi o te fanty, taki temacik muszę zapamiętać, że gdzieś tam potem mam do poruszenia. Mam do ciebie takie pytanko, ale to zaraz. Ja mi się wydaje, że oni jakoś tak wciskali nam trochę te bajery, bo nie dodali mountu na przykład do WoWa zawsze. Znaczy ostatnimi latami tam widzieliśmy, te mounty jakoś tam się pojawiały. W tym roku jakieś tam ciuszki były, które w ogóle były pobagowane w grze. Jakoś to tak ten. Ale Nie no, co dla oni mnie coś wciskali w czasie BlizzConu, nie? Jakieś ten takie nowe baner, rzeczy. ten, nie wiem, ten baner i ten, wiesz, cloak, no, takie, no, nie wiem. Mech. W sumie może fajne, ale no nie wiem, grając na przykład PvP możesz mieć podobne, nie? I bez żadnego problemu po prostu tylko grając, nie? Ten baner jest fajny, ale no nie jest warty tej ceny, tak mi się po prostu wydaje. Też mi się tak zdaje. Także co, no na starcie BlizzConu, nie licząc Resident Sleepera i mocnego cringe'u, no to co mieliśmy? Start było pożegnanie tego szefa Blizzarda, prezesa. Ten Mike wyszedł tam, porozmawiał chwilę. A co Wpuścił znaczy na. do niego, nie? Tyle lat już, wiesz, No, był na tych pozycjach, 26 no. czy 27 lat? No, wiesz, 27 mi się wydaje. większość ludzi nie ma w ogóle nawet tyle lat, ile on tam pracował, nie? No No, to no wiesz, właśnie. szacunek, bo nawet patrząc, wiesz, z perspektywy pracy, to i tak w jednej firmie będąc tyle lat, to jest naprawdę dużo. Wpuścił na scenę Alena, tego nowego prezesa. I mam Tak. wrażenie, że Allen stał tam za karę, nie?
Tak, on to, powiem ci szczerze, on to już jest tak znany i lubiany za tą jedną wypowiedź odnośnie klasika, że on już chyba tam naprawdę jest za karę. No, wydawało mi się, że on tak stoi za karę. No, ta jego mina taka... Miałem wrażenie, że on sam się nudzi. Bo ja się nudziłem strasznie. No, na początku gadali tam o tej fundacji, że zbierali pieniądze, tam 12 milionów chyba nazbierali, tak? Dobrze pamiętam? No, coś koło tego. Tam prawie 13, bo 13 milionów nazbierali na jakąś tam fundację walki z rakiem. Gadał, najpierw swoją drogą ten Mike dużo opowiadał, potem jeszcze wszedł Allen, też dużo opowiadał takich ogólnych rzeczy. Było dosyć nudno. Nie pamiętam, w jakiej tam kolejności oni to mówili, ale chyba pierwszy był StarCraft, mi się wydaje. Że w tym roku tam jest 20-lecie StarCrafta, tam jakąś nową jednostkę będą w StarCrafta, nigdy nie grałem, nie wiem jak ty, więc nie kojarzę w ogóle tematu, nie obchodziło mnie to za bardzo, nie? To jest jedyna gra właśnie Blizzarda, w której nigdy nawet nie tknąłem, nie? Nie wiem. Na samym otwarciu powiedzieli tam jakieś, że boty będą lepsze, czy coś takiego, i że będzie właśnie jakaś tam nowa jednostka, jakiś dowódca, czy coś takiego. No, nie kojarzę gry, kompletnie nie grałem, więc no, powiem ci, nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Nic nie mówiło, nie? Ale no takie było mech, no po prostu było, oglądałem, także... W ogóle... tak odnośnie, jak mówiłeś, Alana, nie? To od razu możemy przejść, już wiesz, ominiemy tego StarCrafta, mam nadzieję, że nikt nie będzie miał tego za złe nam, ale... No. Pod względem właśnie tego, jak mówisz, że on się tam nudził, to od razu mi się przypomina facet, który prowadził Diablo, nie? Jezus, normalnie, powiem ci szczerze, moje odczucie było takie, że on naprawdę stał i się bał. Tak, tak. Naprawdę. Tak. No jak ja autentycznie, takie było moje odczucie, jak ja na przykład na niego patrzałem, to on jakby się bał, autentycznie. On nie był pewny swoich słów i wiesz, to tak jak powinno wejść na pełnej petardzie i wiesz, wow, super, ty, dostaniemy na telefony Diablo, słuchajcie, kupujcie, bierzcie i w ogóle, to on to tak mówił, wiesz, o, takie coś tam, wiesz, no, nie wiem. No, tak, no było. Jakby ja się w ogóle, nie? Ja się w ogóle nie skupiałem w ogóle na tym, co mówi ten, ten ziomego Diablo. Ja się cały czas zastanawiałem, czy on, jak to jest być łysym, mając włosy na głowie, nie? Nie mam pojęcia dlaczego, ale miał tak Don dziwne włosy. Dopiero mu się ładowały, nie? No to w temacie Diablo, tak? Wyszedł, zapowiedział Diablo na telefony mobilne. Ludzie strasznie narzekają. W internecie jest fala hejtu na Blizzard. Co ty o tym myślisz ogólnie, rzecz biorąc? Moje odczucie, jeśli chodzi właśnie o BlizzCon i o Diablo, jest takie, że jestem troszkę zmieszany, bo z jednej strony fajnie, że wypuszczają taką gierkę na telefon i... No bo prawdę mówiąc, ostatnio też szukałem jakiejś gierki na telefon i żadnej nie znalazłem, takiej no konkretnej. No, no nie ukrywajmy, nie ma takiej właśnie gierki na telefon, moim zdaniem. No trudno jest znaleźć coś na lata. I wszystkie są właśnie takie gierki, że one same za ciebie grają. Mam nadzieję, że właśnie ta nie będzie taka, bo może być po prostu smutno, jeśli wiesz, gierka sama będzie za ciebie grała. A z drugiej strony, to jest właśnie ta pozytywna strona, nie? Bo wiem, że ta gra i tak się sprzeda. Wiem, że się sprzeda w takich dużych ilościach, że naprawdę wszyscy będziemy zdziwieni, nie? I sam ją kupię, sam będę w nią grał, nie? To mogę przyznać szczerze. Ale druga strona jest właśnie taka, że ta smutniejsza strona pod względem właśnie Diablo, że oni wszyscy zostali zostawieni sami sobie, nie? Wszyscy fani Diablo. Tak. Przez właśnie bardzo długi okres czasu w ogóle oni w ogóle nic nie dostali. Prosili o bardzo dużo zmian i też właśnie troszkę oliwy do ognia zostało podłożone właśnie przez tą plotkę z Diablo 4. I powiem ci szczerze, że mimo tego, że Blizzard zapowiedział, że to jest tylko plotka i nie będzie żadnego Diablo 4 na BlizzConie, to powiem ci szczerze, że gdzieś tam głęboko w sercu liczyłem na to, że właśnie wypuszczą, nie? Że wypuszczą i będzie petarda, nie? No rozumiem, o co chodzi. No właśnie, powiem ci, że osobiście rozumiem fanów, a czy w sensie nawet nie, że ich rozumiem, tylko mniej więcej wiem, o co chodzi, bo Blizzard ma raczej dosyć starsze grono fanów i
są to ludzie, którzy mają jakąś taką nostalgię i są już po prostu złączeni z tym tematem i gdy wychodzi nagle gra na telefon, no to raczej to nie jest takie, wiesz, ich podłoże, nie? Większość to są gracze, którzy grali sobie w Diablo 2 i pamiętają to za czasów dzieciństwa i liczyli po prostu na Diablo 4, które rzeczywiście będzie przypominać im to Diablo 2 i dostaną w końcu tą grę, no bo Diablo 3 nie było chyba najlepszym najlepszym zapchaniem tej dziury, którą by chcieli mieć po prostu nostalgiczni gracze od Diablo 2, no, prawda? Powiem ci, że na przykład na Diablo 3 to czekałem grube lata, już było bardzo, bardzo dawno zapowiadane. Jeszcze wiesz, później dostaliśmy możliwość wykupienia na rok czasu abonamentu w, wiesz, z Blizzardem w WoWie. To stary mówię, kurczę, jeszcze dostanę Diablo, a w WoWa i tak będę grał. Mówię, no kurczę, dwie pieczenie na jednym ruszcie. No ale powiem ci, że wszedłem na to Diablo trójkę i mówię, o Jezus, co tu się dzieje, nie? No nie wiem, z dwa tygodnie pograłem i stwierdziłem, że to nie jest na pewno to, co oczekiwałem, nie? I nie. Wiesz, no bardzo się zawiodłem, nie? Ja trochę w Diablo 3 mimo wszystko grałem. Grałem też dużo w Diablo 2, nawet ostatnio gdzieś tam na streamach. I tak, szczerze, tak. Jakbym miał tak wybrać sobie, bo mieliśmy chyba cztery opcje wyboru. Swoją drogą, gdy Blizzard robi grę, tak? Zrobili Diablo 1, zrobili Diablo 2, fajnie, ale nie jest nigdzie powiedziane, nie ma jakiegoś regulaminu czy coś, że zrobiliśmy wam dwa, więc możecie wymagać od nas Diablo 3. Zrobiliśmy wam Diablo 3, więc możecie od nas wymagać Diablo 4. Wiadomo, fani mają jakieś tam swoje zachcianki, ale to jest firma. Firma raczej patrzy na hajs, a wydaje mi się, że no, gry mobilne to jest dosyć dobry temat, jeżeli chodzi o hajs dla firmy i raczej każda firma, jeżeli chce się rozwijać, chce być w tym, w tych gierkach mobilnych, nie? Bo zobacz, ktoś będzie chciał pograć w grę na telefon, ściągnie sobie Diablo 3, nawet jakieś dziecko, prawda, gdzieś tam, nie wiem, będzie siedzieć w szkole na przerwie, będzie się nudzić, ściągnie sobie Diablo to 2,5, czy jak to tam ludzie nazywają na telefon, Diablo Immortal, ściągną na telefon i powiedzą fajna gierka i może wtedy zagrają w Diablo 3 na komputerze, może wtedy pomyślą, że chcieliby poznać sagę lepiej, pograją sobie w Diablo 2, wtedy może poznają Blizzarda, przejdą na World of Warcraft. Tak działa marketing w 2018 roku, tak działa XXI wiek, że musisz mimo wszystko swój biznes rozrastać. I teraz co byś chciał, tak patrząc ze strony Blizzarda, jak byś chciał przerzucić swój biznes na telefony? Robisz sobie apkę do World of Warcraft, to raczej ktoś, kto nie gra w World of Warcraft, ta apka go nie interesuje. StarCrafta na telefon wrzucić, no mech trochę, prawda? Przerzucić World of Warcraft na telefon, no moim zdaniem jakby tak nie ma opcji, to by było w ogóle, no to by było świętokradztwo, tak to się mówi, no nie wiem. Ale to co jest dalej jeszcze? Overwatch albo HOT? No nie, Diablo. Dobry karcianka wybór. Karcianka jeszcze jest. No i jest Hearthstone, o to jest prawda. Mają jakiś tam swój udział na telefonie, jednak Hearthstone ma ten problem, że moim zdaniem bardzo dużo waży na telefonie, prawda? To jest chyba tam z 3,5 giga i dużo liczba użytkowników, szczególnie tych młodszych, po prostu nie jest w stanie sobie tego ściągnąć, bo ale powiem ci, że właśnie tak jak wspominałem prędzej i tak jak już powiedziałeś, pod względem ekonomicznym moim zdaniem to będzie naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, jeśli oni na to patrzą pod tym względem, a na pewno patrzą, bo każdy chce zarobić hajs, to powiem ci, że oni na pewno na tym dobrze wyjdą. Ja jestem 100% pewien, że oni w kij hajsu zarobią na tym. Zobaczysz. No to będzie naprawdę wydaje. Bardzo dobrze sprzedawalna. Wszyscy, którzy krzyczą ogólnie, wszyscy, którzy krzyczą, że o, Diablo na telefon, nie, tylko nie to. I tak zagrają, nie? Taka jest prawda, że i tak ściągną i sprawdzą sobie to tak, Diablo. No tak. A poza tym... Poza tym moim zdaniem to jest najlepsza opcja, którą mogli zrobić. W sensie, no Diablo 4 na pewno byłoby dobre, ale wydaje mi się, że Blizzard teraz powinien skupić się bardziej na troszkę podpadającym World of Warcraft niż na tworzeniu nowej gry, jakim byłoby Diablo 4, no bo to jednak jest mega dużo pracy przy takiej grze, prawda? Na przykład, gdy tworzyli jakieś inne tytuły, to było widać spadek jakości w World of Warcraft, to trzeba przyznać. Więc cieszę się, że tego Diablo 4 nie ma. No nie, że cieszę się, że się cieszę, ale po prostu czuję, że wybrali dobrą ścieżkę, bo nie chciałbym Diablo 2 remaster, bo jeżeli chodzi o Diablo 2, rzeczywiście ma swój klimat, poprawienie mu grafiki
No byłoby ok, fajnie bym się czuł, rzeczywiście było to byłoby to przyjemne, ale jeżeli miałbym wybrać poprawienie grafiki w Diablo 2, a Diablo na telefon, to wybrałbym Diablo na telefon, szczególnie ze względu na to, że Diablo 2 ma błędy, które poprawia na przykład Path of Diablo, czyli modyfikacja Diablo, a tej modyfikacji nie byłoby na tej wersji remaster, więc no to też swoją drogą, wiesz, i tak bym grał w Path of Diablo prawdopodobnie, chyba że wprowadziliby tam te nowe animacje i nowe grafiki, ale nie wiem, jakby to tam wyszło. Blizzard teraz na przykład, gdy tego Warcrafta wypuszcza, prawdopodobnie zmienią silnik, więc jeżeli coś tam się na modowaniu, ale to wygląda jak jakiś silnik od Hotsa i nie wiem, czy teraz te mody, które są normalnie w Warcrafcie, będą współpracować z tą zremasterowaną wersją, nie znam się, więc tak mi się wydaje, że to chyba trochę jeszcze zajmie, zanim te wszystkie mody powrócą do Warcrafta na tą nową wersję, ale mogę się mylić, bo nie jestem do końca pewny. No mówię, pod względem właśnie Diablo mamy dwie strony barykady. Z jednej strony ja się bardzo, bardzo cieszę, że wychodzi na telefon i chętnie w to pogram, a z drugiej strony właśnie no są właśnie ci wszyscy fani, którzy zostali opluci, wiesz, przez tyle lat, bo można to tak nazwać, że zostali opluci, bo no oni nic nie dostają, nie? W tym Diablo się nic nie dzieje, po prostu, wiesz, emocje jak na rybach. Taka jest prawda. No. Ale powiem ci, i tak lepiej chyba niż... Ciężko się do tego, wiesz, odnieść jakoś albo w jedną, albo w drugą stronę. I tak moim zdaniem lepiej niż patch Diablo 3, jakby wprowadzili na przykład nową klasę, to by w ogóle było już takie... Były właśnie plany, że druida wprowadzą i tak dalej, nie, bo miało coś takiego być, już takie coś mi się obiło uszy i też właśnie grałem w Diablo 2 druidem, no jest dużo opcji, które mogliby wprowadzić, na przykład, wiesz, zmiany formy, tam jak był ten wilkołak, była normalna forma, no mogliby z tym naprawdę bardzo dużo porobić, no ale wiesz, to może być też ich taki as w rękawie na przyszłość, że zrobią, wiesz, do Diablo trójki, dobra, zrobimy im patcha i wiesz, niech się cieszą, że w ogóle coś jest robione, bo tak to wygląda, nie? Jak najbardziej. No to myślę, że Diablo to już tak dosyć mocno temat wykorzystany, także co powiesz o Warcraftie 3? No, Warcraft 3 widziałem filmiki i no ogólnie, wiesz, no, od razu kupiłem, nie? Tak jak już wspominałem na początku filmu i kupiłem tą lepszą wersję, żeby oczywiście mieć mounta w WoWie, to wiadomo, jako kolekcjoner. No i wiesz, no bardzo czekam, będzie grane i... Grałeś w Warcrafta trójkę? Grałem. No ja właśnie nie grałem, więc wydaje mi się, że może przez to nie jestem taki mega zhypowany. Warcraft 3 to jest jakaś taka gra, która mi... Ja w ogóle nie wiem dlaczego, ale ja za młodego... Grałem w Need for Speeda tylko. Widziałeś kiedyś, no znaczy wiesz i widziałeś pewnie grę LOL. W LOLa grałeś. Jest też gra Dota, nie? I tak dalej. To powiem ci szczerze, na początku, znaczy to już tak końcówka mojej gry przed wyjściem właśnie WoWa, to potocznie właśnie w Warcraftie trójce nazywały się to umsy. Przynajmniej my tak mówiliśmy. To była taka luźna gierka. I to były też takie trzy przejścia, wychodziły mobki i w ogóle. To zanim jeszcze LOL powstał i zanim właśnie Dota powstała, to już w Warcraftcie były takie gierki. Nie? I wcale się nie zdziwię, wiesz, jak jest to po prostu podpatrzone. Nie? Ale sama rozgrywka i w ogóle no, było zbalansowana. Nie? Po prostu gra była zbalansowana, było co w niej robić i nie wiem, cała historia nawet, jak masz... No powiem ci na przykład, jak zacząłem grać w WoWa, to oprócz tego, że czytałem książki i grałem na przykład w Warcrafty, to jak w WoWa wszedłem, to już praktycznie jakbym znał tą grę. Jak już po prostu, wiesz, no tak jak, no jak już byś znał jakiegoś znajomego, którego spotykasz, pierwszy raz go widzisz, witasz się z nim, rozmawiasz z nim, a wiesz, czujesz jakbyś kolesia znał z 20 lat. Tak się czułem właśnie w WoWie, nie? Po Warcrafcie trójce. No wiem, o co chodzi, no bo to mimo wszystko ten sam świat, nie? Ale co do tego mówiłeś, że w Warcrafcie był ten LOL, prawda? Nie znam się na historii gier, ale na przykład z tego co wiem, to nie wiem, czy kojarzysz, ale Battle Royale gry, tak,
PUBG, tak, czy tak, tak. One no. Fortnite, swoją tak, drogą inne. Gdzieś to powstawało w Minecrafcie, w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale były takie serwery po prostu, gdzie paru graczy pojawiało się na jednej mapce i miały skrzynki porozrzucane po świecie, zbierałeś się ekwipunek i się biłeś, kto był ostatni, ten wygrywał, więc tak, powiem no, ci, coś że dużo jest, gier że mody jest podpatrzonych do... po prostu, wiesz, od innych, tylko po prostu zrobili to lepiej. Nie? No ktoś stworzył no, jakieś mody do gry. W Minecrafcie trójce były te takie luźne gierki, to się nazywały UMSy i to też się chyba Dota nazywało, z tego co pamiętam. I wiesz, później patrzę, jakieś LOLe, nie LOLe, ale wiesz, no, LOL jest milion razy bardziej rozbudowany niż na przykład to, co graliśmy w Warcraftcie trójce. Mm-hmm. Ale powiem ci, no mam ogromny sentyment i na pewno zagram w tą gierkę i spędzę przy niej na pewno dużo czasu. Już ją kupiłem, już jej nie mogę doczekać. I widziałem też modele i wszystko to, no, modele są piękne, to trzeba przyznać, że ładnie to wygląda jak na Warcrafta 3. Wtedy to były takie kanciaste, nie? To było wszystko takie po prostu kanciaste, nie? A teraz to jest... Naprawdę fajnie to wygląda. Trochę mnie martwią tylko czasy oczekiwania na te wszystkie rzeczy. Classic dopiero na latem 2019 no, roku. Połowy, no. Trochę jest to smutne, bo dowiedzieliśmy się o tym rok temu, więc no... Kurde... Półtora no, roku czekać? Nie, naprawdę, długo się czeka. Nawet teraz, wiesz, patrząc teraz na tego, na Warcrafta, nie? Mm-hmm. Koniec przyszłego roku, prawda? Jakoś tak. Też będzie to, wiesz, długo, nie? A zmieniają długo tylko grafiki. No długo, długo. Słuchaj, pytanie co do Warcrafta jeszcze mam takie i bardziej do Blizzarda. O, pytanie, o którym wspomniałem wcześniej. Jesteś kolekcjonerem mountów i petów i wszystkiego w sumie w World of Dokładnie. Warcraft. I jak się czujesz z tym, że Blizzard jakby popycha takich kolekcjonerów jak ty do kupowania rzeczy, których byś nie chciał kupić, tylko dlatego, że wciskają tam mounta do gry? No powiem ci, że przykładowo, no teraz, znaczy nie żałuję, że kupiłem, ale po części, nie, no żałuję, po części trochę żałuję, po części trochę nie żałuję, ten statek za pół roku, nie, subskrypcji. Tak, tak. To powiem ci szczerze, ten statek jest naprawdę bardzo fajną sprawą. Też go kupiłem na przykład za WoW tokeny, czyli nie wydałem ani złotówki na niego, ale teraz jest na przykład taki okres w WoWie, że troszkę tego żałuję, bo na przykład wolałbym wskoczyć w 8.1 albo chwilę przed 8.1 i się troszkę przygotować do tego patcha, niż na przykład teraz być w tym martwym okresie, bo nie oszukujmy się, teraz dopiero 12 wychodzi 8.1 i wiesz, no nie ma co teraz robić, nie? Możesz grać wysokie ratingi w PvP, możesz rajdować i zabijać kolejne bossy, ale jeśli jesteś tym casualem, takim, no dobra, kolekcjonerem, bo zacząłeś na przykład mówić o tych kolekcjonerach, to większość ludzi jest takich, że po prostu sobie coś zbiera, bo znam osobiście dużo takich osób, że ani nie grają PvP, ani PvE, jeśli już to robią, to po prostu w danym kierunku, żeby po prostu coś zdobyć, nie? Ja tak na przykład PvE gram, żeby zdobyć mounty, gdzie gildia mi często też pomagała, nie? Tam na koniec jakiegoś danego kontentu po prostu mnie przeciągnęli, żebym go zdobył, ale no nie mamy co robić teraz w WoWie, nie ukrywajmy tego. No a trochę tak zmusili kolekcjonerów do kupienia no tej 6-miesięcznej subskrypcji. Kupiłem na przykład tego mounta, on jest fajny, pojeździłem nim, oczywiście już na nim nie jeżdżę standardowo, bo wszędzie latam krukiem. Ile masz mountów? Druidem. Prawie 400, chyba 2 czy 3 mi brakują. Powiem ci szczerze, że gram we wszystkie gry Blizzarda, a nie kojarzę tego w ogóle, nie? W sensie Hotsa? Mówisz o tej nowej oprze, tak? No. Ta opra jest postacią, która nie występowała w żadnej grze wcześniej. Po prostu jest taką stworzona na rzecz Hotsa, prawda? No to można, wiesz, możemy to powiedzieć, nie? No to jest powiedziane jak najbardziej. Mieliśmy małe tu problemy, kurczę, Discord nie chce dzisiaj współpracować. Także troszkę się wybiliśmy tu z rytmu. Przypominamy, że... Ja w ogóle, jeśli chodzi właśnie o Hotsa, to nie kojarzę w ogóle z żadnej gry, nie? Tej postaci. No mówię, no to jest właśnie stworzona postać po prostu na rzecz Hotsa. Nie było jej wcześniej nigdzie i po prostu zrobili nową postać. No dla mnie to jest, już mówiłem, to jest taki Gara z Naruto, który po prostu na plecach ma Barona Nashora z League of Legends. Nie wiem, no tak sobie po prostu tłumaczę tą postać.
Czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, no, nie jestem w stanie określić, w Hotsa nie gra, moim zdaniem jest nudny i chyba tyle w temacie Hotsa. Jeszcze został Overwatch. Overwatch, fajny, cinematic bardzo. Mega żałuję, że tam była taka długa, cringe'owa przerwa, gdy na siebie patrzyli i się nic nie działo. Nie, to... bo oni czekali na High Noon. Ale właśnie, czemu on nie powiedział, że nastało południe i to jakby to powiedział, byłoby idealnie. Nie, bo by musiał na czerwono chodzić, wiesz. I zaraz by mu, wiesz, jak Tinky Winky dorobili, wiesz, torebkę albo coś. Ale ogólnie bardzo, bardzo dobry, bardzo fajna animacja, świetnie zrobiona, no jak na Blizzarda po prostu dobrze. Powiem ci, że postać, ona jako postać, jako skille, to wiesz, może być bardzo fajna gra. Ja osobiście zawsze gram złomiarzem i go majnuję, a to jest taka bardziej aimowa postać i no, będzie trzeba mieć na pewno cela, nie? I bardzo dynamiczna postać zauważyłem. A jeśli chodzi właśnie o historię, to jest, wiesz, dziewczynka z bardzo bogatego domu, że tak powiem, która dostała tego robota jako swojego opiekuna, że tak powiem, tego Boba słynnego, czy jak on tam ma. Ja bym Bobem pograł, nie? No Bob taki, wiesz, śmieszny, nie? Fajny jest, fajny, przyjemny był. Sama Ash też wygląda bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o mechaniki. Na pewno pogram. Ogólnie ostatnio w Overwatcha gram. Nawet przez jakiś czas miałem wrażenie, że więcej gra ludzi w Overwatcha niż w World of Warcraft. Jest teraz jakiś taki hype na tego Overwatcha, ja nie wiem. Ja w Overwatcha też lubię sobie czasem, wiesz, wskoczyć, coś tam pograć, jedną, dwie gierki. Wiesz, przyjemnie się gra, nie? Ale tak na dłuższą metę, no... Wiesz, no... Trochę... Gramy w WoWa, to nie mamy na nic czasu, nie? Nie ukrywajmy. No właśnie. Podoba mi się. Ja już czekam, aż będzie można sobie pograć ją normalnie, potestować. Jestem zadowolony z tego, co pokazali, jeżeli chodzi o Overwatcha na tym openingu, na tej ceremonii otwarcia, no tak to powinien nazwać, openingu, to nieźle, tato. Nie wiem, co dokładnie było na tych dodatkowych, jak to się nazywa, wiesz, o co chodzi. Tak, wiem. Nie wiem, co dokładnie tam jeszcze o Overwatchu było mówione, ale sama ceremonia otwarcia na pewno mnie zadowoliła. Czego nie mogę powiedzieć chyba o Hearthstone'ie? Nowy dodatek, Arena Rastakhan Rumble. No, trole, jeszcze raz trole. To akurat jest fajny temat. Te karty 4, które pokazali, no moim zdaniem są dosyć kiepskie, ale z tego co wiem, z tego co się znam, z moich doświadczeń wiem, że no to co oni pokazują na tych kartach, to i tak będzie całkiem co innego grane. Kart będzie pewnie tam ze 120, ze 130, więc 100, nie możemy określać. 135, nie? Kart. To nie możemy określać tak naprawdę, co będzie w dodatku. Wygląda fajnie. Fajny motyw, fajny temat. Cieszę się, że nie jest to stricte pirackie, teraz, tylko trollowe. Za miesiąc, nie? Dokładnie. Nie. Za miesiąc i jeden dzień. 4 grudnia ma wyjść. Czyli wiesz, dosyć szybko się uwinęli z tym. No tak, no ale wiesz, no mimo wszystko tych dodatków do Hearthstone'a powinno wychodzić 3 na rok, z tego co kojarzę. Jeden no, na 4 nudno, miesiące, nie? Więc... Więc no już musieli dodać, bo aktualny dodatek trochę trwa i wydaje mi się, że jestem bardziej zadowolony z tej areny niż z gadżetonu. A czy tfu, z tego... hukoboty tego całego akurat, projektu. Akurat wiesz, w Hearthstone'a nie gram i nigdy nie grałem, bo ogólnie nie lubię karcianek, ale wiesz, tak patrząc z boku na tą grę, to non stop, wiesz, coś mi się przewija. Tu jakiś dodatek, tam jakiś dodatek, tu coś wychodzi. No ten lew był fajny, tę kartę. No ja się wypowiem, że ta karta lwa za 25 many była całkiem ciekawą kartą. Ta broni, te nowe słowo, które było na tej broni, jakoś do mnie nie przemawia niestety, ale ten overkill cały. Nie. Ale ogólnie wydaje mi się, że ciekawy dodatek będzie, bo trolle, fajny temat, może być ciekawy naprawdę. Tak, a jak coś to strolują, najwyżej ten dodatek i tyle, nie? No właśnie. Będzie beka. Także to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie gierki, no. O całą ceremonię otwarcia. Jeżeli chcielibyście więcej takich podcastów, to ja się postaram zaprosić jeszcze parę osób i nagrać z nimi coś ciekawego. Może z Koturem. Jak wam się podobało, jak sobie gadamy, to
to możecie napisać w komentarzu, żeby było tego więcej. Myślę, że to jest taki ciekawy format, jeżeli chodzi o World of Warcraft. No zawsze można sobie wrzucić w tło i robić i po prostu słuchać, to, co tam się sobie robi, gadają, nie? Jeżeli też takie coś słucham. Jeżeli chcielibyście posłuchać sobie, co mamy jeszcze na temat tego, co było na BlizzConie w ramach World of Warcraft i przyszłych patchy i tak dalej, tego, co się teraz dzieje, to możecie zaglądać do Kocura na kanał, bo idziemy sobie dalej jeszcze rozmawiać, ale będzie wrzucone u niego. Jeszcze dokładnie, w sumie nawet nie wiem, gdzie ta rozmowa nas zaniesie, także już musicie sprawdzić, o czym było rozmawiane. Może jakiś taki mini spoiler. Co byś chciał poruszyć w tej rozmowie? Może ich zachęcimy. Z tym? Z World of Warcraft? Tak, u ciebie na kanał. Normalnie, przecież wjeżdżamy z nowym patchem, z jednym, z drugim patchem. Mm-hmm. Będą też Kultiranie, będą Zandalar trolle. O tym wszystkim porozmawiamy, to na pewno jest... No powiem ci szczerze, że chyba filmik będzie dużo lepszy i dużo ciekawszy, bo po prostu wejdziemy w naszą totalną main grę, że tak powiem, przy której siedzimy non-stop. I też będzie coś o Goldzie, jeśli byście chcieli, bo będzie parę fajnych patentów, żeby zarobić fajnego Golda. To ja jestem ciekaw, bo ja nie wiem, jak zarobić. Mam 80 level na BL-u w Hordzie. No to cię nauczę, dobra, świeżak. No. Dobra, sponio. Także zapraszamy do Kocura. Możecie w komentarzach podrzucać tematy do pogadanek i z kim chcielibyście, żebym sobie posiedział i porozmawiał. Wydaje mi się, że to będzie taki nowy format na kanale. Więc dzięki wszystkim za słuchanie. Dziwnie tak to powiedzieć, zawsze się mówi, że za oglądanie. Dzięki wszystkim za słuchanie i widzimy się na kolejnym podcaście. Siemaneczko. Dzięki wielkie, na razie, cześć.